Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ponownie w moim wirtualnym studiu profesor Anna Rakowska-Trela, konstytucjonalistka, profesor w dziedzinie prawa. Chciałbym zapytać o jedną kwestię, mianowicie o tak zwane projekty obywatelskie. Mamy okres pandemii i w tym czasie niektórych ludzi bulwersuje to, że Parlament Polski zajmuje się po pierwsze wyborami, które mają nas czekać w maju, a po drugie projektami obywatelskimi, które bardzo często też są bulwersujące same w sobie, no bo wywołują kontrowersje takie jak prawo aborcyjne, prawo łowieckie, zmiany w prawie łowieckim czy zmiany w prawie o dziedziczeniu, chyba o imieniu pożydowskim. Więc wszystkie te projekty są w jakimś sensie kontrowersyjne. Co takiego jest w prawie szczególnego, jeśli idzie o obywatelskie projekty, że w tej chwili właśnie one są procedowane w Parlamencie Polskim? Dzień dobry. Rzeczywiście w naszym systemie prawnym jest coś takiego jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Zresztą nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. W bardzo wielu państwach taka obywatelska inicjatywa ustawodawcza funkcjonuje. Polega na tym, że obywatele, no najpierw oczywiście zainteresowani, tworzą projekt dotyczący jakiegoś problemu społecznego, następnie zbierają podpisy, składają ten projekt do parlamentu i parlament tym projektem powinien się zająć. Najczęściej projekty te dotyczą no, zagadnień, tak jak te trzy, o których sobie powiedzieliśmy, kontrowersyjnych, wątpliwych, dyskusyjnych. No, dlatego, że są to sprawy, którymi z jakichś przyczyn inne organy państwa się nie zajęły. Nie ma projektu rządowego, nie ma projektu poselskiego. Obywatele biorą sprawy w swoje ręce i tworzą projekt ustawy, który składają do parlamentu. W Polsce jest to tak naprawdę niewielka grupa, bo jest to 100 tysięcy obywateli, biorąc pod uwagę 40 milionów tak, obywateli, którzy mieszkają w Polsce około, to zebrać 100 tysięcy podpisów to naprawdę jest no, cząstka Polaków, tak? No bo jak sama nazwa wskazuje, projekt obywatelski mogą podpisać obywatele polscy. Co w nich takiego jest? Te projekty są trochę uprzywilejowane. Mamy oprócz przepisu konstytucji, mamy też ustawę o inicjatywie obywatelskiej i ona no niejako premiując to zaangażowanie i tych, którzy projekt napisali, i tych, którzy zbierali podpisy, i tych, którzy się podpisali, tych 100 tysięcy, daje no właśnie pewne uprzywilejowanie, pewne przywileje takiemu projektowi. Jednym z nich jest to, że taki projekt musi zostać poddany pierwszemu czytaniu, a co do zasady w ciągu 3 miesięcy od momentu, kiedy został złożony, albo 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia kadencji Sejmu. I z taką sytuacją właśnie mamy teraz do czynienia. Te projekty, o których mówimy, zostały złożone w poprzedniej kadencji. Nie dotyczy ich też tak zwana zasada dyskontynuacji, czyli zasada, która obowiązuje w parlamentaryzmie i powoduje, że to, czym zajmował się poprzedni parlament, nie przychodzi do nowego parlamentu. Tak, no wiadomo, nowi posłowie, wszystko nowe, no trudno, żeby kontynuowali pracę ze starego parlamentu, więc do zasady nic nie przychodzi, z wyjątkiem właśnie projektów obywatelskich, które przechodzą i muszą być poddane pierwszemu czytaniu w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji parlamentu. I właśnie... I obywatele rządzą w jakimś sensie. Znaczy obywatele no niejako zmuszają parlament do tego, żeby w ciągu tych 6 miesięcy się zajął tym projektem. Tak. Natomiast to jeszcze nic nie oznacza, bo taki projekt może być odrzucony w pierwszym czytaniu, może być przekazany do komisji do drugiego czytania. Nie ma już terminu co do momentu, kiedy to drugie czytanie się powinno odbyć, kiedy się powinno odbyć trzecie czytanie, czy kiedy te prace powinny być zakończone. Taki projekt po pierwszym czytaniu może trafić z powrotem do szuflady marszałka, czy do szuflady komisyjnej i leżeć tam no nie wiadomo ile. A czy te 3 projekty w takim razie, one były właśnie 6 miesięcy wcześniej przedkładane? Dlaczego one teraz się pojawiły? Dlatego, że 12 maja bodajże mija właśnie 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji parlamentu i w związku z tym no, do tego... Przepraszam, mamy jakiś kłopot z dźwiękiem. Nie słychać.
Teraz słychać? Teraz słychać, tak. Dobrze. Przepraszam. Dlatego, że... Zaraz, bo coś mi się też rzeczywiście dzieje. Te projekty... 12 maja mija 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji parlamentu i w związku z tym do 12 maja muszą one zostać poddane pierwszemu czytaniu. Z czym zwróćmy uwagę, że na razie jesteśmy w połowie kwietnia, czyli tak naprawdę no nic się nie spieszy. Te 2-3 tygodnie można by było jeszcze poczekać. Widocznie nie ma woli, żeby poczekać. Czyli jednym słowem można byłoby to procedować w maju, tak? Można by to było procedować, tak, przed upływem 6 miesięcy, no pierwsze czytanie nie trwa bardzo długo, tak więc można by było założyć, że byłaby to pierwsza połowa maja, 10, 11 czy 8 maja mogłyby te projekty zostać poddane pierwszemu czytaniu. Czyli jednym słowem jest to wola polityczna marszałka, marszałkini Sejmu, tak. Która wrzuciła tak. te... Tak. No tak, w takim razie rozumiem, że jakby drastyczność tych propozycji to jest sprawa specyfiki prawa, jakby specyfiki stanowienia prawa w sytuacji, kiedy mamy inicjatywę obywatelską, że obywatelskie inicjatywy są bardzo często takie, to znaczy takie właśnie bardzo emocjonalne, ale moment, w którym ta drastyczność została wrzucona niejako w przestrzeń publiczną, w dyskurs, to ten moment jest wolą polityczną marszałkini. Tak, jest to wola polityczna pani marszałek. No, tak jak powiedziałam, musi się zmieścić w tych terminach. Przy czym warto zwrócić uwagę, że są to terminy ustawowe. To nie są terminy, które wynikają z konstytucji, więc można sobie wyobrazić taką regulację, która na przykład, też ustawową, która zakładałaby, że no właśnie w jakichś wyjątkowych okolicznościach, na przykład w czasie stanu nadzwyczajnego, takie projekty nie są rozpatrywane, tak, tylko czekają do zakończenia tych nadzwyczajnych okoliczności i są na przykład wówczas brane pod uwagę też no w okresie 2, 3, 4 miesięcy, to już by też była decyzja oczywiście polityczna posłów uchwalających taką ustawę, ale w moim przekonaniu no taki wyjątek byłby uzasadniony, tak, bo w sytuacji, kiedy jesteśmy w okresie pandemii czy jakiejkolwiek innej nadzwyczajnej, wszystkie organy państwa, łącznie z Sejmem, Senatem, powinny zajmować się tym, żeby ten stan temu stanowi zaradzić, jak najszybciej go zakończyć, a później pozwolić społeczeństwu jak najszybciej wrócić do normalności, a dopiero później zajmować się tak kontrowersyjnymi projektami. Więc akurat przyjęcie takiego rozwiązania, które by odsuwało w czasie rozpatrywanie tych projektów, jest możliwe, bo tak jak mówię, to wynika z ustawy, a nie z konstytucji. A gdyby wprowadzić stan klęski żywiołowej, to czy to by zmieniało jakoś sprawę? Nie, to by nie zmieniało. Jest tylko ten też wyjątek z konstytucji, który stanowi, że w czasie stanów nadzwyczajnych nie można zmieniać konstytucji, między innymi ordynacji wyborczych, tak, przeprowadzać wyborów. Natomiast też tam nic nie ma na temat nierozpatrywania projektów obywatelskich. A jak jest z badaniem konstytucyjności takich obywatelskich projektów? Czy to można jakoś w tej chwili już rozpoznać na przykład? Czy jest jakaś procedura, żeby... No bo wiadomo, że takie projekty obywatelskie też powinny mieć jakąś opinię prawną, czy nie? Znaczy, oczywiście, no, wszystkie projekty ustaw powinny być poddane opiniowaniu, konsultacjom społecznym, konsultacjom prawnym. Wiemy, że teraz bywa różnie, prawda? Że no, doskonałym przykładem jest ostatnia ustawa już przecież o wyborze prezydenta z 6 marca, której projekt został złożony 6 marca, a kilka godzin później była już ustawą, mimo że no, to jest ustawa zupełnie wywracająca prawo wyborcze. Ja znowu o tym prawie wyborczym, ale no, nie mogę o nim zapomnieć, szczególnie w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy. Ale tak się teraz odbywa proces legislacyjny, tak? Więc oczywiście wszystkie projekty powinny być poddane, w szczególności takie, które dotyczą zagadnień społecznych, światopoglądowych, powinny być poddawane nie tylko prawnym, ale społecznym szerokim konsultacjom. A no wiadomo, a także ten proces legislacyjny powinien toczyć się, no nie wiem, z wysłuchaniem publicznym chociażby, czy z innymi formami udziału. No właśnie, przepraszam. Tego nie ma. Przepraszam właśnie, że wejdę w słowo, ale kwestia wysłuchania publicznego, bo wysłuchanie publiczne powinno mieć miejsce wtedy, kiedy to jest rządowy projekt.
W sytuacji, kiedy to jest poselski projekt, nie musi mieć... Nie musi, znaczy tak, znaczy to oczywiście jest procedura, która nie musi zaistnieć, tak? Natomiast jest taka możliwość, żeby ją wdrożyć. Natomiast no to musiałoby normalnie obradować Sejm, musiałyby się odbywać normalne posiedzenia komisji, musieliby goście, przedstawiciele organizacji społecznych móc wejść do tego Sejmu, no bo nie może się wszystko odbywać internetowo i na papierze, tak? Ja rozumiem, że jesteśmy w czasie nadzwyczajnym i że trzeba w pewien sposób usprawniać no, działanie chociażby Sejmu i Senatu, żeby no, móc pomagać obywatelom jakoś odnaleźć się w tej sytuacji, ale w moim przekonaniu wszelkie działania Sejmu, Senatu powinny się do tego teraz ograniczać, tak? To znaczy do przyjmowania regulacji koniecznych, a nie do pracy nad regulacjami nie dość, że niekoniecznymi, to jeszcze bardzo wątpliwymi, bardzo kontrowersyjnymi i tak naprawdę w tym momencie zbędnymi, tak? Bo no, nie ma żadnej potrzeby w tym momencie, żeby przyjmować zmiany w zakresie ustawy antyaborcyjnej, żeby przyjmować zmiany w zakresie prawa łowieckiego czy dziedziczenia mienia, tak, pożydowskiego. Więc to są kwestie, które można odłożyć na później i należałoby odłożyć na później i jest ku temu droga, tak? Ustawodawca tutaj może naprawdę podjąć pewne kroki i no, odłożyć te projekty, a nawet w ramach tych terminów, które mamy, można odłożyć je na maj. No bo w istocie parlamentaryzm jest w tej chwili zawieszony na kółku, prawda? To znaczy jakoś nie ma możliwości debaty. Nawet sprawdzanie, czy ktoś głosował, czy nie, no jest bardzo utrudnione w sytuacji, kiedy jest głosowanie takie tylko i wyłącznie elektroniczne, prawda? Tak, znaczy no, oczywiście te procedury są pewnie dostosowane do tego, ażeby jak no, zapewnić ludziom bezpieczeństwo, tak? To nie są tylko posłowie, ale też przecież pracownicy, no, są setki osób Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu. Natomiast no, jeżeli już tak rzeczywiście musimy godzić się na to, żeby tak wyglądały obrady dwóch przedstawicielskich organów, czy jednego przedstawicielskiego organu, bo w Senacie to jednak odbywa się inaczej, no to tak jak mówię, te organy powinny ograniczyć się do tego, ażeby przyjmować w ten sposób te regulacje, które są niezbędne w sytuacji, w której się znaleźliśmy, a nie dyskutować o wszystkim. Tak, tak. No, no właśnie, bo ja pamiętam, że bardzo poważnie mówiono o tym, że no narusza się reguły, przenosząc do sali kolumnowej obrady Sejmu w słynnym grudniu. A teraz właściwie odbywają się te obrady Sejmu w różnych pomieszczeniach, prawda? I nie ma możliwości żadnej właściwie sprawdzenia takiego namacalnego obecności kworum, jakby, tak? To znaczy, gdyby chodziło o jakieś większe głosowania, no to taka forma elektroniczna. No, wydaje mi się, że tutaj jest taki problem natury, bo niektórzy by argumentowali, że jesteśmy przecież w XXI wieku, w związku z tym głosowanie elektroniczne czy cyfrowe to jest przyszłość nasza i tak dalej. No, ale z drugiej strony jednak parlamentaryzm polega między innymi na tym, że się ludzie spotykają i dyskutują, debatują i tak dalej. I to wszystko ma znaczenie, jak na przykład to, że człowiek ma jakieś gesty podczas obrad. Język ciała też ma znaczenie dla opinii publicznej na przykład, kiedy obserwuje takie obrady, prawda? Więc to wszystko jest element demokracji. Oczywiście. Dzięki wielkie w takim razie za wyjaśnienie tych proceduralnych kwestii. Wydaje mi się, że bardzo klarownie w tej chwili widać tę sytuację, która jest postrzegana przez bardzo wiele osób jako kontrowersyjna. No i okazuje się, że część tych intuicji jest jak najbardziej uzasadniona przez opis właśnie no, sytuacji prawnej naszej, w której się znaleźliśmy. Bardzo Pani dziękuję, Pani Profesor. Ja też dziękuję. Zwróćmy uwagę też, że mamy złożony wczoraj, także projekt ustawy o zmianie konstytucji, tak? I skrócone terminy pomiędzy czytaniami, przynajmniej projekt skrócenia terminów pomiędzy czytaniami w tym zakresie, więc mamy kolejny kontrowersyjny projekt, no, który też nie wiadomo, czy nie będzie w podobnym trybie rozpatrywany.
A no właśnie, zmiana konstytucji w sytuacji, kiedy wiadomo, że nie jest to normalna sytuacja, to przypomina trochę właśnie taki dialog z rejsu, prawda, że no, można wyobrazić sobie trzy formy głosowania. Tylko tak. pytanie jest, jak będziemy wybierać formę głosowania? Czyli jakby mamy takie zapętlenie straszliwe, no bo my już nie mamy wyboru, jeśli idzie o formę głosowania. W tej chwili to już jest, za nas coś wybrało. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Ja nie chciałem kontynuować tej kwestii konstytucyjnej, no bo to jest osobny temat prawdopodobnie. Nie wiadomo też, jak się on zakończy, ale no to jest też ciekawa sprawa, że w tej okoliczności pandemii z jednej strony mamy temat wyborów, z drugiej strony temat tych obywatelskich projektów, a z trzeciej strony zmiana konstytucji. No i to tak wygląda na to, że nie tylko business as usual, tylko właśnie wszystko to, co nadzwyczajne, robimy teraz. Tak, tak, wykorzystując okoliczności, sytuacje, to, że społeczeństwo, bo ja już nie mówię o tym, że posłowie nie mogą brać udziału, no bo w jakiś tam sposób w tych obradach biorą udział, nawet jak widać dość gremialnie głosują, czasami nawet więcej posłów głosuje niż wówczas, gdy obrady odbywały się na sali. Natomiast no przede wszystkim my jako społeczeństwo, tak, nie możemy wyrażać w sposób swobodny swojego stanowiska, chociażby tak jak robiliśmy to wcześniej, wychodząc na ulicę, spotykając się tak i demonstrując. Więc no tyle jest to przede wszystkim dla nas obywateli niekomfortowe i trudne. No tak, i trudno też patrzeć na ręce, w tym sensie, że oni są pochowani gdzieś w różnych. Tak. Obywatel nie ma właściwie tej możliwości takiej kontroli obywatelskiej w tym sensie. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę zdrowia i do następnego razu, do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.